że możecie nie korzystać z serwisów autoryzowanych, ale na przykład z takich jak nasz, mając nowe auto na gwarancji i oszczędzać wasze pieniądze, bo to są wasze pieniądze, które bez sensu wydajecie. Walczcie zawsze o swoje prawo w serwisie, no. Tak, czasami dużo da się wywalczyć. Odrzucanie tych gwarancji czasami to jest jakaś chora sprawa, naprawdę. Dobra, dziękuję bardzo, Mega. Jara, podczas kiedy Mateusz zamawia oleje, to ja opowiem, o czym będzie dzisiejszy odcinek. A dzisiejszy odcinek będzie ciekawy, no będzie na temat samochodów, ale nie stricte na temat naprawy samochodów, czy stricte na temat, nie będzie to odcinek techniczny. Będzie to odcinek o tym przede wszystkim, przede wszystkim to będzie odcinek o tym samochodzie, nie o tym, ten też może się pojawi, ale nie teraz, tylko o tym. To jest, jak widzicie, oczywiście wszyscy GLC, AMG i bla 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 i bla bla bla. Bardzo fajny samochód, coś tam może o nim później opowiemy, ale na jego przykładzie tak naprawdę pokażemy tylko i wyłącznie to, jak wykonujemy przegląd olejowy u nas w firmie, w naszych samochodach, które do nas przyjeżdżają, naszych klientów. Jak ten przegląd olejowy, jak to przebiega u nas zrobienie takiego przeglądu, ale nie tylko. Głównie skupimy się też na tym, czy na pewno możesz przyjechać do nas, czyli do nieautoryzowanego serwisu samochodowego i zrobić przegląd olejowy, wymienić tarcze, klocki w swoim samochodzie czy inne eksploatacyjne rzeczy autem, które jest jeszcze na gwarancji, czyli nowym samochodem. Czy możesz to zrobić dzień po wyjechaniu z serwisu czy z salonu samochodowego, przyjechać do nas i rzeczywiście zrobić ten przegląd, nie tracąc tej gwarancji? Czy serwis ma prawo się tego czepiać, czy nie ma tego się prawa czepiać? Opowiemy o tym. Opowie o tym dzisiaj Jakub, mój wspólnik, który ma na ten temat dużo większą wiedzę niż ja, bo ja, jak wiecie z moich filmów, jestem elektronikiem samochodowym, mam wiedzę na temat technicznie działających spraw w samochodzie. Natomiast jeśli chodzi o prawo, papierkowość, tego typu rzeczy, tym się zajmuje Jakub. Więc dzisiaj o tym opowiemy, jak to wygląda, czy rzeczywiście możesz, czy nie możesz. Fajnie was widzieć po raz kolejny i cieszę się, że znowu jesteśmy razem i znowu nas oglądacie. I zostańcie z nami do samego końca. A tymczasem, kiedy Marcin już praktycznie przygotował stanowisko do tego, żeby tu wjechać, jest gotowy, to ja wsiadam za kierownicę tego samochodu, wjeżdżam i rozpoczniemy przegląd olejowy, w międzyczasie opowiadając o nim i pokazując, co będziemy robić, dlaczego, z czym, po co, jak i w ogóle, jeśli jesteś ciekaw, zostaw z nami. Zostaw łapkę w górę, daj subika, a zresztą nie wiem, po co ja wam o tym przypominam. Przecież wy doskonale o tym wiecie, prawda? Cieszę się bardzo. Jak będę wjeżdżał AMG, to się skupię na wjeżdżaniu, ale na filmowaniu, bo nie chciałbym tego auta przerysać tak na początek dzisiejszego dnia. Wyciągamy filtry powietrza. Działamy z tematem. Najpierw serwis olejowy, zaczniemy od tego wszystkiego, co się dzieje tu pod mastą, czyli od najprostszego, zanim podniesiemy samochód. Wyciągniemy filtry powietrza, przejrzymy sobie, jak to tutaj wygląda z góry. O, właśnie widzę, no. Przejrzymy sobie to wszystko, jak to wygląda, później podniesiemy auto do góry, spuścimy olej silnikowy, no takie chyba standardowe, podstawowe rzeczy oczywiście, ale jak już będziemy mieli auto do góry, to wtedy pokażemy wam, co będziemy robić, kiedy auto jest do góry. Na podstawie tego auta być może coś tutaj znajdziemy, jeśli nie, to chociaż pokażę wam, w jaki sposób szukamy tego, co chcemy znaleźć. W tym czasie, kiedy on sobie tutaj robi, kiedy Marcin, nasz kochany mechanik, opierdziała ten samochód, to tutaj przyjechały filtry z Duda Cars, czyli oryginalne Mercedesa. I to jest dość ważne, znaczy ważne, akurat w tym przypadku filtr tłukowy. W tym przypadku filtry akurat są dostępne tylko i wyłącznie z serwisu, ponieważ są samochody, do których jeszcze zamienników, certyfikowanych zamienników, i to jest ważne słowo, o które teraz tutaj mówię, jeszcze nie robię. Filtr powietrza nie wygląda nic inaczej niż jak filtr Filtrona, aczkolwiek ma tu piękny napis AMG. Ale jedno mnie zastanawia, dlaczego ma dwa pyłkowe? To jest pyłkowy filtr, nie? Tak. No, a tu jest drugi taki filtr. Może mieć dwa pyłkowe, nie? Jeden z zewnątrz, drugi w środku, tak? Może mieć, no bo to jest węglówka, nie? No, zupełnie inaczej wyglądają, to jest węglówka. Zaraz się okaże, co z czym i jak. Komplet filtrów to komplet filtrów. W tym czasie, kiedy Marcin sobie robi, odkręca śrubki, sobie kręci, ja mogę przejść do tego samochodu i zrobić to, co i tak będzie trzeba zrobić, czy teraz, czy później, to nieważne. Czyli skan całego auta, przejrzymy wszystkie kody błędów, które się pojawiają, aby móc poinformować klienta o tym, jeżeli coś w samochodzie się dzieje niedobrego. Robimy to przy każdym samochodzie. Często gęsto coś znajdujemy. Znajdujemy błędy w silnikach, znajdujemy błędy w zawieszeniach, w różnych innych podzespołach, systemach, które jeszcze może o sobie nie dają znać, ale dadzą o sobie znać. A czasami są to błędy, które są nawet dość ważne i istotne dla użytkowania dalszego czy długoczasowego, bo czasami są błędy, które nie wyświetlają się na zegarach, a jednak są istotne dla użytkowania tego samochodu. Także
warto to przeglądać i warto sprawdzać. Czasem też mówimy klientom, że nie działa coś w tym samochodzie, co nawet nie wie, że nie działa. Na przykład powiedzmy sobie otwieranie klapki wlewu paliwa, w sensie zakluczanie jej. Dla jednego to jest istotne, dla drugiego to nie jest istotne. Komputer nam to pokaże i ja jestem w stanie to przekazać wtedy klientowi. Nie widzę, ile przewodowy jest ten kabel, ale jeżeli jest trójprzewodowy, a tak sądzę, to jest czujnik ciśnienia w tym. Czujnik ciśnienia w filtrze powietrza, dokładnie tak to się nazywa, bo Mercedesy już od dawien dawna posiadały czujniki ciśnienia, oprócz tego, że w układzie dolotowym, to właśnie w filtrach powietrza. Dlatego też w niektórych egzemplarzach, w szczególności benzynowych, akurat tutaj sądzę, że tak nie będzie, ale bardzo często tak było w wolnostakach, że zamontowanie, to było bodajże ML-ach, jeśli dobrze pamiętam, to zamontowanie niewłaściwych filtrów powietrza skutkowało tym, że wóz przestawał równomiernie pracować, zaczęło go kolebać. Czasami ludzie myśleli, nawet przysyłali takie auta do naprawy, czy w sensie do diagnozy, co się działo. No i po jakby weryfikacji, czy tam po wywiadzie, który przeprowadziliśmy z nimi, że oni wymieniali filtry i tak dalej, okazywało się, że są założone nieoryginalne filtry. Teraz uwaga, filtr nieoryginalny, filtr, ona kosztowała tam, nie wiem, 20-30 zł, a oryginalny filtr w serwisie 200 zł. I to była ta różnica. Zakładałeś oryginalne filtry i wóz wyjeżdżał tak po prostu, bez żadnego problemu. Więc czasem ma to bardzo duże znaczenie. Musimy pokazać ptaszka? Ptaszek? O, a jak on się tutaj dostał? Mamy ten plus tutaj u nas w firmie, no może nie tylko u nas, bo ogólnie ten plus tego sprzętu diagnostycznego, że nie musimy siedzieć w aucie, żeby robić diagnozę, ponieważ po Bluetoothie wszystko zasuwa bez żadnego problemu. Ja mu robię pełen skan, później mu kasujemy serwis. I teraz, żeby było jasne, to jest klient, który robi serwisy tak jak sugerujemy, czyli co 15 tysięcy kilometrów, ale Mercedes, akurat Mercedes, nie pozwala na to, aby skasować mu serwis olejowy na ile się chce. Tutaj serwis olejowy kasuje się obligatoryjnie, czyli jeśli robię kasowanie serwisu, to jakby tester mnie nie pyta, nie zadaje mi pytań, co jak, nie jestem w stanie też przestawić w nim tego serwisu na inny przebieg niż on sobie sugeruje, a oczywiście sugeruje na 30 tysięcy lub tam jakieś trochę inne są, 27 tysięcy czy coś takiego przebiegi. No i jakby tutaj jest serwis za dopiero 171 dni, przebiegu nie pokazuje w ogóle, natomiast wiemy na podstawie tej karteczki serwisowej, którą my tutaj przyklejamy, że jest zrobione idealnie 15 tysięcy kilometrów. I co 15 tysięcy kilometrów ten klient się tutaj pojawia i bardzo dobrze, bo my to rejestrujemy, na to są faktury, na te części, które kupiliśmy, że został ten przegląd wykonany. Pan dostanie fakturę, że przegląd został wykonany, więc jakby wszystko jest pokwitowane i to jest bardzo ważne, o tym będziemy mówić później. Ja, bo fachowcy już tu przyszli. A, to jest to. To są podłogi silnikowe. No proszę, umiejscowienie filtra oleju jest bardzo ładne. Jest co prawda cały taki mokry ten filtr oleju. Aczkolwiek wygląda, że to tak jakby się sączyło tylko z o-ringu, więc nic tutaj się złego nie dzieje. Natomiast tu z tej strony też jest trochę mokrawe. Będziemy się temu przyglądać, skąd to się tutaj wzięło. Teraz co będziemy robić generalnie, od kiedy auto wisi na podnosiku? Zajmujemy się sprawami, które są pod samochodem, czyli co? Będziemy sprawdzać, w jakim stanie jest zawieszenie, czyli posprawdzamy wszystkie wahacze, sworznie, tuleje gumowo-metalowe, posprawdzamy, jak wygląda korozja, czy nie zżera czegoś zbyt mocno, za bardzo, jakieś rurki hamulcowe i tak dalej. No w tym aucie, umówmy się, nie jest to konieczne, ale oczywiście rzucimy okiem, no bo to jest zbyt nowy samochód, żeby znowu rurki były jakoś mocno skorodowane. Sprawdzimy układ hamulcowy, czyli tarcze, klocki, zobaczymy, jak wyglądają opony, koła, w sensie felgi, czy nie są krzywe, czy coś nie bije, czy coś się nie oderwały się od ważniki, od kół. Spróbujmy taki ogólny pogląd sytuacji pod autem, sprawdzimy też oczywiście wycieki, to co już zaczęliśmy tutaj sprawdzać, no i próbujemy, jeżeli jest taka możliwość, jakby zdefiniować, dojść do tego, co tak naprawdę cieknie w tym samochodzie, bo często gęsto auta podnosimy i są tak zalane, że nie idzie tego od razu powiedzieć, więc wtedy myjemy te silniki od dołu, ile jest możliwości, ile dojścia. Robimy kilka kilometrów, wracamy z powrotem i patrzymy, czy się wyciek pojawił ponownie. Próbujemy oczywiście też od razu zweryfikować, czy to jest olej silnikowy, czy to jest olej ze skrzyni, czy to jest wspomaganie, czy to jest płyn chłodniczy, tak? No bo to są bardzo ważne cechy. No i oczywiście wszystko opowiadamy klientowi, co, jak, z czym i dlaczego. Robimy zdjęcia tych rzeczy, które nam się nie podobają. Jeśli mamy jakieś uszkodzenia, typu na gumie przegub, guma przegubu jest zerwana, czy cokolwiek w zawieszeniu znajdujemy, robimy zdjęcia, wysyłamy to klientowi. Klient dostaje od nas wycenę od razu tych elementów, naprawy tego wszystkiego i decyduje sam, czy chce to robić, czy nie chce robić. Są rzeczy, które zmuszamy w jakiś sposób, no można powiedzieć, że zmuszamy. Po prostu uważamy, że należy to zrobić i to jest na przykład taka guma na przegubie. No musi być wymieniona od razu, tak? Bo jeżdżenie z nią
będzie powodowało dalsze konsekwencje, ale są takie rzeczy, które rzeczywiście można gdzieś jeszcze przejeździć chwilę, jeżeli klienta na to nie stać, czy ewentualnie nie jest, dysponuje teraz pieniędzmi, żeby to zrobić, nie ma problemu, można to zostawić. Także dyskutujemy z klientem, czy to jest teraz już ważne, nieważne i tak dalej, próbujemy, wiadomo o co chodzi, komunikacja. Wyciek, który tutaj mamy, jest nieduży, to umówmy się, to nie jest wyciek, to jest sączenie się, ale sączy się stamtąd, z tego łączenia, które tutaj widzicie, to nie jest łączenie, tylko to jest wyjście na półoś przednią prawą i tam jest Z-Bearing, który to lekko puszcza i to sobie tutaj ścieka i wygląda tutaj. Tylko teraz tak, to jest rzecz, o której właśnie przed chwilą mówiłem. Trzeba, nie trzeba, można, nie można. Czy ja jestem brudny na morzu? Nie. Nie, bo tak mi się wyglądało. Trzeba, trzeba, nie trzeba. To jest rzecz, która się już pojawiła. Poinformujemy o tym oczywiście klienta, natomiast nie ma potrzeby już teraz mega reagować, bo mamy też tutaj takie lekkie, powiedzmy sobie, sączenie z korka spustowego z kinidygu. I tutaj to też jest sączenie się, to jest po prostu wilgotne. Trzymaj tą lampkę. To jest wilgotne, to nie są wycieki. W tym samochodzie, ale i tak. I tak chciałem zaznaczyć, wóz ma 42 tysiące km, jest nowym samochodem, nie powinniśmy nic znaleźć, ale powiedzmy sobie, że to nie są awarie i to nie jest problem. Szukamy dalej, może znajdziemy coś innego. Tak, coś tu się zaczyna pojawiać, to jest guma łączeniowa wału napędowego z dyfrem i te gumy no, mają dość duże obciążenie, oczywiście jest ona od tego, żeby tłumić drgania i ostre ruszenia samochodu. Taka guma znajduje się i z przodu i z tyłu, tu jest inny tłumik drgań rozwiązany nie na gumie, a z tyłu jest zwykły tłumik drgań na gumie i te tłumiki drgań dostają w dupę, wiadomo, od ostrego ruszania. Jak tu się przyjrzymy, to widać, że już jest małe mikropęknięcie. To jest niby teraz jeszcze nieważne, nie? Ale auto ma 40 tysięcy km, sądzę, że jak będzie miało następne 40 tysięcy km, to ona będzie do wymiana. No jest dość mocno obciążona, ustalmy, to jest AMG, więc jakieś tam obciążenie na tej gumie jest, pomimo, że to jest 4 napęd. To leci stąd, to nie wiem co to jest, a to leci tutaj z Z-Bearingu na wyjście płosie. I się poci, poci to się pewno, no to trochę nic poważnego, nie? To jest sterownik od reduktora, czy jak to jest? Tak, to jest sterownik, bo to będzie reduktor, nie? Tu jest skrzynia biegów, tu jest reduktor. I reduktor jest tutaj też napędzany, proszę, tu jest wał z odprzedniej jakby osi. Wychodzi. Tak, czy tu jest reduktor? No nie, bo... tu masz przedni dyfer. To jest przedni dyfer, dokładnie. To tak, idzie tu jest reduktor, tak. A ten reduktor jest rozłożony dyfer, jak w starej... Z przedniego dyfra idzie wał, tam schowany wał, widzicie jak on jest tam mocno schowany. Idzie do reduktora, reduktor sterowany oczywiście elektroniką, jak już we większości dzisiejszych samochodów, już na pewno w AMG. Idzie wał do tyłu i z tyłu mamy... pokaż, mechanizm różnicowy oczywiście też aktywny z silniczkiem, który steruje spięciem tego mechanizmu różnicowego, czyli pewnie może go szperować, nie wiem czy w 100%, ale na pewno mocno i jest to wszystko też sterowane komputerem. Szukamy teraz pęknięć, ewentualnie czy gumy nie są zerwane. Zerwane, czyli jakby się guma oderwała od metalu, tak? Bo to są tuleje gumowo-metalowe, czyli mamy z zewnątrz tuleję metalową, w środku jest guma i znowu jest tuleja metalowa. Jeśli jedno od drugiego się oderwie, wahacz straci swoją możliwość pracy, tak? To bo zaczyna się ślizgać jedno z drugim, gdzie ten wahacz musi być sztywno zamontowany i jego praca w ten sposób ma duże znaczenie, żeby ona się tutaj napinała, żeby to zawieszenie było sztywne i nie pływające. Tak samo zużycie tych gum w każdą stronę, już jeśli są spękane, często gęsto widzimy, że ludzie przyjeżdżają samochodami, które były po jakichś przeglądach najróżniejszego typu, a okazuje się, że kiedy je sprawdzamy, to te gumy są mocno sparciałe, one są mocno spękane, takie widać, że są już stare. Teoretycznie rzecz biorąc nie jest zerwana i nie musi się zmienić. W praktyce ona straciła już swoją kondycję i ona już nie ma tej twardości, którą powinna mieć. Wóz zaczyna być pływający. Dotyczy się to głównie Audi, gdzie jest to ośmiowahaczowe zawieszenie, wielowahaczowe, powiedzmy sobie ośmio akurat z przodu. I te samochody jeżdżą do samego końca i nawet nie stukają. A w momencie, kiedy robimy te zawieszenia tym ludziom, oni wyjeżdżają i okazuje się, że ten samochód prowadzi się zupełnie inaczej. I to jednak ma znaczenie. Zawieszenie w Audi czy w takich samochodach wytrzymuje te 40
40-50 tysięcy kilometrów na pewno. Różnie oczywiście możesz jeździć po autostradzie i wytrzyma nawet 100 koła, ale możesz jeździć tylko po mieście i te 40 tysięcy będzie zabójstwem dla tego zawieszenia. Dlatego zwracajcie na to uwagę, żeby te gumy wymieniać zawczasu. Pamiętajcie, że każda część zużyta w tym zawieszeniu, nawet jedna pojedyncza, ciągnie za sobą inne rzeczy. I to jest zupełnie normalne, tak? Zużyty amortyzator będzie katował całe zawieszenie, a zawieszenie będzie katowało zużyty amortyzator i to wszystko zawsze ma związek ze sobą, bo wszystko jest razem połączone i spięte. Ładna oliwka, ładna. Widzę, że to jest często wymieniane. I tak wygląda olej, który jest wymieniany co 15 tysięcy kilometrów. Uwierzcie mi, że on nie ma takiej przeźroczystości, kiedy jest wymieniany co 30 tysięcy. Nie zobaczylibyście tego, co jest za nim, czy takiego prześwitu, gdybym miał ten olej 30 koła przebiegu. To jest duża i znaczna różnica. Ten olej wygląda tu bardzo ładnie. I tak powinien wyglądać olej w samochodzie, kiedy go spuszczasz. Ten olej, przede wszystkim jak go wezmę na palec i zaczynam się nim bawić, on ma bardzo dobrą lepkość. On nie ma w ogóle tempości w sobie. Jest naprawdę, mógłby jeszcze jeździć w tym samochodzie tak naprawdę. Więc warto go wymieniać częściej niż rzadziej, naprawdę. Aż miło się patrzy na to. Nawet ten filtr już widzę, który jest tam w środku, że wygląda ładnie. No proszę, zobaczcie ten filtr, jak on wygląda. O, przyświeć trochę, bo tu światełko. Zobaczcie, przecież on jest piękny. Jeszcze by jeździł, a jeździł. Nie jest wciśnięty. Często gęsto, jak oleje, jak filtry olejowe są, już mają duży przebieg, powiedzmy sobie te 30 czy nawet czasami więcej kilometrów takie przyjeżdżają, to te rażki na tym filtrze, one już są, widać, że on się zaczyna zasysać, ponieważ traci swoją przepustowość i ciśnienie powoduje, że on się zaczyna zmiażdżyć tak naprawdę i tak wyglądają. Widzieliście, jak ten wygląda, jak fabryka, nic mu się nie stało kompletnie. Oliwka, czekamy jeszcze na oliwkę, tak. Czekamy, ale oliwkę musimy dać na ten, co mamy. A właśnie, oliwkę. O oliwie już żeśmy robili odcinek i można się do niego cofnąć, w którym to jednoznacznie mówię, ja uważam, to jest nasze zdanie i nasza polityka, wylewamy olej taki, jak przewidział producent tego silnika tutaj. Nie kombinujemy z olejami, nie próbujemy wlewać czegoś tam. Wlewamy to, co chce Mercedes, żeby tam było wlane. 0W40 do tego samochodu ma być nalany i taki olej będziemy lać do tego auta. Nie posiadamy teraz w tym momencie takiego oleju na firmie ze względu na to, że zajmujemy się głównie Audi i w Audi lejemy 5W30, tak jak zaleca producent i ten olej mamy na miejscu w beczkach. Do tego samochodu zamówiliśmy specjalnie olej Motula. 0W40 i taki dalejemy, ponieważ taki chce Mercedes, to taki dostanie. Podczas kiedy Marcin sobie tam czyści, ja mogę wam pokazać, że zobaczcie, to ma sens, co mówiłem. To są kody błędów w tym aucie. Wszystko, co jest na czerwono, jest z błędami. Wszystko, co na zielono, oczywiście jest bezbłędne. To są sterowniki w tym aucie, które są zamontowane. Tu jest na przykład lewy sterownik lampy, prawy sterownik lampy, sterownik Keyless Go. Także jest kilka tych błędów. Na szczęście wszystkie te błędy, jak patrzę, są dość mało ważne w danym momencie, ze względu na to, że głównie dotyczą się prawdopodobnie zabezpieczenia, które założone jest w tym aucie. O co mi chodzi? O to, że jest założone dodatkowe zabezpieczenie i widocznie wóz generuje błędy, jeśli tego zabezpieczenia nie odbezpieczy w odpowiednim czasie i generuje błędy dotyczące się blokady kolumny kierowniczej. I ta blokada kolumny kierowniczej sieje błędy po całym samochodzie. I te wszystkie systemy, które wymieniłem, są na czerwono, mówią po prostu, że masz zajrzeć do blokady kolumny kierowniczej i sprawdzić, co tam jest. Tu jest wszystko dobrze. Nie ma żadnych błędów dotyczących się jakby silnika, czy napędu, czy czegoś takiego, co mogłoby być uszkodzone, czy powodować jakieś dalsze awary, więc nie ma czym się stresować. Nawet tego nie drukujemy, bo nie ma sensu. Czasem jeśli jest potrzeba, to drukujemy klientowi cały zestaw błędów i analizujemy to razem z klientem, dlaczego, co i po co. Uzupełnione. Oczywiście, że w ramach przeglądu olejowego, czyli serwisu olejowego, uzupełniamy wszystkie płyny. Sprawdzamy płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy i jakby to jest obligatoryjne i to jest oczywiste, że po prostu to dolewamy i uzupełniamy. Teraz tak, kolejnym manewrem, jaki musimy zrobić, to jest sprawdzić poziom oleju silnikowego. I tu jest temat rzeka. Sprawdzenie oleju silnikowego w dzisiejszych samochodach generalnie głównie odbywa się poprzez menu w komputerze.
I tu jest nawet poziom oleju silnikowego. I teraz musimy podczekać, ponieważ dopiero co odpaliłem samochód. Wóz ma tak zwaną zwłokę, jak tu sam napisał, czyli olej musi ściec teraz do miski. Wcześniej, zanim go odpaliłem, już sprawdzałem i było ok. Teraz po odpaleniu trzeba sprawdzić to jeszcze raz. Samochody, jakby to jest temat rzeka, ponieważ często, gęsto zakłócone. Czasem pokażę ci, że masz dolać litr, dolewasz litr, a on ci napisze, że masz już spuścić litr i tak dalej. Więc to jest takie wszystko trochę porąbane. Uważam, że bagnet, który był kiedyś taki zwykły do pomiaru olejowego, był dużo bardziej komfortowy w obsłudze i dużo bardziej praktyczny, a przede wszystkim pokazywał dokładnie to, co jest w misce olejowej, a nie to, co ścieka, nie ścieka, czy on sobie zmierzy tak, srak, te czujniki padają, czasami trzeba czekać 2 minuty, czasami 5 minut, czasami trzeba rozgrzać samochód i tak dalej. Boże, taki zwykły bagnet, a działał. Po co to zmieniali? Dobra, po co chwili Marcin wymienia filtr kulkowy. Jeden z filtrów kulkowych. Sprawdzimy, czy poziom oleju silnikowego już się pokaże, czy nadal jeszcze nie. Poziom oleju silnikowego prawidłowy. I widzicie, to jest to, o czym ja mówię. Że spoko. On to zmierzył i powiedział, że ile jest tego oleju. Minimum, maksimum, w połowie, prawidłowy. No spoko, że jest prawidłowy, cieszę się. Ale ja bym chciał wiedzieć, ile dokładnie tego oleju jest. Zabieram się za kasowanie serwisu olejowego. Błędy już wszystkie są skasowane. Skasujemy serwis. Pokażę wam, co tu pokazał po skasowaniu serwisu. I powoli, powoli, powoli dochodzimy do końca naszych dzisiejszych zajęć przy GLC. Taki woreczek tajemniczy tutaj jest. O. Kurde, metalowe to nie, a nie jakieś tam plastikowe cholerstwo. Przy samochodzie są do wymiany klocki hamulcowe. No i robimy to od razu. Klocki hamulcowe leżą tam przy szafce i zaraz je pokażę, jak one wyglądają. Jak widzieliście, śruby są zabezpieczone takim fajnym kapselkiem i nie ma śruby zabezpieczającej. Wszystkie śruby są normalne i zwykłe. Znaczy to, no zwykłe, można je normalnym kluczem odkręcić, natomiast sam kapselek już zabezpiecza felgę przed tym, żeby odkręcić, no bo sami widzieliście, że do tego jest specjalistyczny klucz. Pewnie, jakby ktoś bardzo chciał, to da się to odkręcić jakimiś tam blickami czy czymś. Zapewne tak, ale będzie to dość trudne, więc tak sobie to rozwiązał Mercedes, jak widzicie. Idę na słońce, bo słońce to samo zdrowie jest. To jest witamina D. Powinniśmy ją ramionami podobno zbierać, największe ilości, które się wchłaniają. Nie będę ściągać koszuleczki w pracy, bo powiecie mi, że jestem pierdalnięty na umyśle. I to jest prawda. Powiedzcie, że ten samochód no kurwa prezentuje się dobrze, no? Powiedzcie to w komentarzach, że ten wóz prezentuje się dobrze. Może coś o nim opowiedzieć, może powiedzieć coś na temat jego. Zresztą to jest bardzo znany, dobry samochód, dobrze nam wszystkim, tak? 5-7 Hemi to jest chyba najbardziej kultowy, największy, jakby no najlepszy chyba motor, jaki Amerykanie mogli wyprodukować kiedykolwiek. No nie ma chyba nic lepszego, no 5-7 Hemi, no to chyba każdy słyszał i każdy wie, że coś takiego istnieje. Dobry wóz. To jest auto Pawła, który u nas serwisuje swoje samochody i ma wiele samochodów i między innymi właśnie ten samochód, a wszystkie, które ma, są mało normalne. To nie ten warsztat. Zostawiłeś samochód na drugim warsztacie. Ja wiem, przyszedłem coś zapytać, czy cofniesz klocki. Właśnie wniosę komputer do tego, żeby cofnąć te klocki. Bo launch umarł. Chyba specjalnie to zrobił. Nie współpracuje, no. Dobra, bo cofniemy klocki i skasujemy serwis olejowy, którego też nie zdążyłem zrobić ze względu na komputer, który umarł. Czy ty chcesz to zrobić, czy ja mam to zrobić? A ty Delphi'a nie obsługiwałeś? Obsługiwałeś! Delphi jest prostym, łatwym, przyjemnym komputerem. GLC, który tutaj robimy, będziemy jeszcze wymieniać klocki hamulcowe z tyłu. Marcin już ściągnął koła i jest jakby gotowy do wymiany, natomiast nie jesteśmy w stanie tego wymienić, dopóki nie cofniemy klocków hamulcowych, ponieważ samochód posiada elektryczny, ręczny. Trzeba komputerem diagnostycznym cofnąć mu klocki, żeby i po prostu wymienić, tak, żeby zrobiło się miejsce na nowe klocki. Nie da się tego, znaczy da się to zrobić ręcznie, ale jest to skomplikowane i o ile w starszych samochodach silniczki na ręcznym wyglądały tak, że po prostu podłączyć mogłeś plus minus sobie je cofnąć, to w nowych samochodach może to spowodować pewne problemy, ponieważ w silniczkach już nie tylko występuje sam silniczek, tylko wykonawczy, ale też występują czujniki pozycji tego silniczka, a dokładnie liczby obrotów. I jest taka opcja, że po wymianie tych klocków i nie zainicjowaniu ich komputerem diagnostycznym zapalić się ręczny hamulec i będzie świecił na stałe, bo będzie wymagał kalibracji, więc tak będziesz musiał podłączyć sprzęt diagnostyczny, żeby to zrobić. Więc w dzisiejszych samochodach, jak już tak naprawdę od 2006 roku, bo Passat z 2.6 roku już też posiadał elektryczny ręczny hamulec, już trzeba cofać to komputerem diagnostycznym. Można sobie radzić jakoś tam pobocznie, ale generalnie trzeba to robić komputerem diagnostycznym. Taka uwaga, anegdotka, że na parkingu pod blokiem
możesz czasami nie dać rady wymienić tych klocków. Chyba że jesteś bardzo pomysłowy, to może dasz rady. Są serwisy pokasowane, auto jest w sumie gotowe, więc przejdźmy teraz. A, no nie jest gotowe, bo są wymieniane klocki hamulcowe z tyłu. Marcin tam działa, widać jego nogi, dobrze. Czas najwyższy przejść do tego, czym jest GVO. Ja powiedziałem, że to jest prawo GVO, ale tu już mój wspólnik sprostował bardzo szybko, że nie ma czegoś takiego jak prawo GVO. Czekaj, zamknę te drzwi. GVO powiedziałem o tym, że jeżeli masz samochód na gwarancji, kupiłeś go wczoraj, powiedzmy sobie, tak, to masz prawo przyjechać do naszego serwisu i zrobić w nim, nie wiem, serwis olejowy czy naprawy eksploatacyjne. Co w sumie możesz? Co to jest to GVO? I eksploatacje, i serwisy olejowe, tak naprawdę. Znaczy, eksploatacja to jest serwisy olejowe. Mówimy klocki, tarcze, zawieszenie wchodzi w gwarancję, no mówimy oleje, serwis klimatyzacji. To wszystko można zrobić poza serwisem autoryzowanym ASO. Okay. Od kiedy w 2010 weszła dyrektywa GVO, która mówi jasno, że serwis nie ma prawa zmonopolizować rynku. Co? Okay. Coś dotyczy krajów Unii, nie? Unia Europejska. Unia Europejska. Jest to dyrektywa europejska. No i rzeczy z tego typu, że chodzi tutaj o jasną konkurencję, tak? Między serwisem ASO, okay, który wiadomo, że winduje ceny wysokie i tak dalej. W przypadku, jeżeli ktoś jest informowany, że straci gwarancję, jeżeli zrobi coś poza serwisem, to UOKiK można normalnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta poinformować, że jest to bezprawie, tak naprawdę, bo nie ma czegoś takiego, że się traci gwarancję. Lecz bardzo ważna rzecz jest, co podstawa, że trzeba robić wszystko według specyfikacji producenta. Czyli jeżeli przewidziane jest, dajmy na to, w BMW na 25 tysięcy, czy w Audi na 15 lub 30 tysięcy long life jest przewidziana wymiana filtra, nie wiem, pyłkowego, oleju, paliwa, powietrza chyba na 60 mają i tak dalej, to trzeba to mieć udokumentowane, że to zostało zrobione. Nie musi być to zrobione na oryginalnych produktach, okay, czyli mówimy o, nie wiem, BMW, Audi. Czyli tak jak dzisiaj robimy tego GLC, to jedziemy na oryginalnych, ponieważ to jest AMG. Tam po prostu AMG jest bardzo czuły, jeżeli chodzi o filtry powietrza. Mercedes tak, jest bardzo czuły na filtry powietrza, ale wielokrotnie są produkty, nie wiem, firmy Knecht czy innej, które są tak naprawdę producentem również oryginalnych filtrów. Na pierwszy montaż. Certyfikowane. Tak, no właśnie to jest istotne, żeby wszystkie rzeczy, co są wsadzane na auta, miały certyfikat. Aczkolwiek na rynku Unii Europejskiej nie można kupić niecertyfikowanych. Czyli nie można sprzedawać. Czyli jak to rozumiem. Czyli tak naprawdę wszystkie firmy, które są dostępne, Bosche, nie Bosche i tak dalej, są certyfikowane. Tylko muszą być o danych parametrach poddane auto, jeżeli chodzi o oleje, świece i tym podobne, że przewidujemy, że co 2 lata jest wymiana płynu hamulcowego, co 60 tysięcy wymiana oleju w skrzyni. Jasne. I wszystko musi mieć parametry. Jeżeli mamy udokumentowane to fakturą, rachunkiem, specyfikacją naprawy plus paragon, coś co u nas jest zrobione z racji tego, że mamy CRM, czyli Customer Relationship Management, czyli mamy historię wszystkich naszych klientów i wszystko, to klienci u nas na przykład robiąc przeglądy mają do wglądu na przykład starą historię, jeżeli ktokolwiek będzie miał problem z tym, przy tym przebiegu zostało to robione i tak dalej. Zresztą sam wiesz, że zapisujemy te również diagnozy komputerowe i tak dalej, więc mamy wszystko udokumentowane, że auto było przy tym przebiegu u nas na serwisie. A jeszcze do tego dochodzi taka rzecz, jak na przykład zaufane warsztaty dla na przykład grupy Volkswagena, czy też BMW, tak jak mamy powiedzmy nadane certyfikaty, że mamy wgląd i mamy dostęp do cyfrowej książki serwisowej, a co za tym idzie, klienci, którzy u nas robią przeglądy, tylko tu nie możesz pokazać za bardzo kogo to jest i co to jest, dajmy na to, no mamy poświadczenie przeglądu, tak? Tak. I możemy, mamy przy przebiegu, dajmy na to 66 tysięcy kilometrów, 477, 10 marca, 22, wymiana filtra pyłkowego, wymiana filtra powietrza i wszystko wykonane w naszym warsztacie i to jest wbite w elektroniczną książkę serwisową. Dokładnie. I to wydrukowaliśmy specjalnie, żeby wam pokazać. Po to, że mamy nadane takie możliwości, że robiąc u nas przegląd, jednocześnie jest najwyższy to w historii. To nie jest tak, że jak później przy sprzedaży, wiadomo, że to jest chore na polskim rynku, że ktoś musi mieć bazę w serwisie, bo inaczej każdy inny warsztat jest do dupy, tylko jest istotne, że serwis jest najlepszy, tak? Serwis jest drogi.
Serwis jest drogi. Jest bardzo drogi. I na przykład w przypadku naszego serwisu co 15 tysięcy, tak jak zachęcamy wszystkich naszych klientów, no klient ma zrobioną pełną bazę, to co jest na największym przeglądzie na 60 tysięcy na przykład w grupie Volkswagena, dlatego że uważamy, że jak dbasz, tak masz, tak? Jeżeli dokładnie. U nas serwisuje na auta, to musimy być pewni i klienci za to nas szanują, że nie muszą się pojawiać przez te najbliższe 60 tysięcy, chyba że wyniknęła jakaś usterka, znaczy, czyli 60, co 15 tysięcy. Jasne. Poza tym też wielokrotnie ludzie myślą, że nie wiem, mają co 30 tysięcy i oszczędzają, tak? Bo to nie jest oszczędność. Spuszczaliśmy dzisiaj olej z tego Mercedesa i pokazywałem wam, jak wygląda olej po 15 tysiącach. Że on jest, no nie nowy, wiadomo, ale jest przeźroczysty jak leci, jest piękny. I ma oleistość i wszystko, 30 koła. Nie, nie, ale tutaj w Mercedesie robią nas co 10. Jest co 10 nawet, to wynika z kartki akurat ale, na dzisiejszy, że jest 15, niecałe 15 tysięcy. Ale tak, ale, mówię, co 10, no, to, tak, to jest, zależy od właściciela. Tak, tylko oczywiście, Bo bierzmy pod uwagę, że nie liczą się kilometry. Ale też liczą się, bo to godziny. Zgadza się. Codziennie używacie samochodu, codziennie stoicie w korkach. Zgadza się. I to są godziny, nawet jak przejdziecie 5 km, ale w korku, który jest 40 minut tak. trwa, no tego to, nikt nie bierze pod uwagę. To silnik cały czas pracuje. Dokładnie, gdzie jest też obciążony w tym korku wentylatorami, klimatyzacją i wszystkim innym, co używacie. Nawet bardziej się gotuje ten olej niż w czasie jazdy, gdzie on ma przepływ, większe ciśnienie oleju i ten olej szybciej wędruje. Okej, czyli jednoznacznie można stwierdzić, że dużo od serwisu zależy, w którym to robicie, bo wynika z tego, co powiedział Jakub, moim zdaniem, że to my musimy trochę pilnować tego, na jakich materiałach to robimy, w jaki sposób i to my musimy mieć tą wiedzę. Tak naprawdę... Klient musi mieć zaufanie do nas, że doprowadzimy do tego, aczkolwiek no, mamy wiedzę serwisową, tak? No, tak, razem. Wywodzimy się akurat z serwisu Audi. Poza tym druga sprawa jest taka, że mamy dostęp do programów oryginalnych, gdzie mamy dokładnie podane, co należy wykonać przy danym przebiegu, ale my to robimy jeszcze więcej tego, tak naprawdę to, co oni robią przez 60 tysięcy, to my robimy co 15 tysięcy. Dokładnie, pokazałem to wam do dzisiaj na przeglądzie tego Mercedesa, tak? Jak wyglądał u nas serwis. Czasami tak jak było, chodzi do nas w Porsche Panamerze, tak? Co była afera. Tak, że serwis nie wymienił filtra powietrza. Filtra powietrza, ponieważ znajdowała się pod zderzakiem przed nim, jest bardzo trudny dostęp. Zjadzić. I kilka niuansów na to wskazywało, że te filtry nie były wymienione na pewno na czas, nie były wymienione już dawno w tym samochodzie, a już na pewno nie na czas i zrobił się problem w Porsche. Tak, no i co? No i tyle, że nie możemy wykonywać napraw gwarancyjnych. Napraw gwarancyjnych, tak. Nie możemy modyfikować samochodów, oczywiście nie możemy działać w oprogramowaniach i przerabiać ich w żaden sposób. Nie? No to oczywiste jest. Ale to są rzeczy eksploatacyjne, to co żeśmy wymienili. Dodatkowo jeszcze dodam, jeżeli tylko mamy książkę serwisową elektroniczną Audi i Volkswagen, czy tam grupy Volkswagen, tylko też BMW. BMW też wpisujemy. No całą grupę Volkswagena mamy. Całą grupę Volkswagena. BMW, tak? Gdzie mamy nadane co roku, że certyfikat, że możemy wykonywać przeglądy, jesteśmy do nich zaufanym warsztatem i wbijamy w książkę gwarancyjną, serwisową, tak? Dokładnie. I tyle. Macie podwójną bazę, tak naprawdę bazę u nas w CRM-ie, gdzie możecie ją w każdym razie, w każdym momencie zrób to. Który został sobie dla naszej firmy od samego początku. Tak, dokładnie, prowadzimy ją od kilku lat, nie wiem, 5 lat już będzie? No nie no, 6-7. 6-7 lat nawet będzie już i ta baza danych u nas oczywiście cały czas rośnie i tam po numerze nadwozia, po numerze rejestracyjnym, po imieniu, nazwisku, czy po telefonie, po czymkolwiek znajdziemy twój samochód zawsze, wszędzie i możemy wszystko druknąć, kiedy, co, jak, dlaczego, co i po co. Jest to transparentne dla nas i dla klienta. Oczywiście, oczywiście. Wszyscy tak tym korzystają. Klient dzwoni i po numerze powiedzmy, telefonu wpisujemy w bazę danych i wyskakuje jego cały samochód. Nie musi podawać numeru rejestracyjnego, nadwozia, cokolwiek, żeby się umówić. Dostarczy... Lepiej, jak chcą sprzedać auto, to nawet przyjeżdżają do nas i proszą o druknięcie całości, co było robione. I klient, który kupuje wóz, wie, co było kiedy robione i na bieżąco. I to nie wtedy ma to poświadczenie. No dobra, czyli co? Czyli jednoznacznie reasumując. Serwis nie rządzi tutaj, nie? O właśnie, reasumując. Jeśli kupiłeś auto... Wybierzcie tych, którym ufacie, których lubicie. Dokładnie, to nie musi być nasz warsztat. To może być inny, każdy ale... Każdy warsztatów dużo jest dobrych w Polsce. Oczywiście, na pewno, że tak. Ale to, że szklany budynek to nie znaczy, że od razu jest najlepszy, nie? O, to jest na pewno prawda. Jedni się starają, drudzy mniej. My się staramy bardzo zachować jakość naszych usług i jakość obsługi klienta. A także to właśnie, żeby was informować, że możecie nie korzystać z serwisów autoryzowanych, ale na przykład z takich jak nasz, mając nowe auto na gwarancji i oszczędzać wasze pieniądze, bo to są wasze pieniądze, które i pamiętajcie, walczcie zawsze o swoje prawo w serwisie, bo tak, czasami dużo da się wywalczyć. Odrzucanie tej gwarancji czasami to jest jakaś chora sprawa, naprawdę. Dokładnie tak, mamy przykłady na własne oczy, które widzieliśmy, że idzie wywalczyć i oni nie zawsze mają rację. No, tak. Chciałem pokazać klientom, jak wygląda samochód, który wydajemy po serwisie olejowym u nas w naszej firmie, a wygląda on dokładnie w taki sposób. Oglądajcie, przyglądajcie się, jak się świeci.
jaki jest piękny i czysty. Jak to dbamy o to, żeby te samochody właśnie tak wyglądały wszystkie. Zobaczcie. Oprócz tego, że to auto jest samo w sobie ładne, bo to nie podlega żadnej dyskusji, to żeśmy go wypieścili, dopieścili i mam wielką nadzieję, że dzisiejszy odcinek pokazał wam jednoznacznie, jak powinien wyglądać serwis olejowy w warsztacie, który jakby, no powiedzmy sobie, stara się albo utrzymuje jakość. To nie to, że my jesteśmy najlepszym warsztatem świata, absolutnie. Ale chcieliśmy wam opowiedzieć o tym, jak powinien wyglądać serwis olejowy, jak wygląda GVO, dyrektywa GVO, bo ja wcześniej źle mówiłem, i jak tak naprawdę, że serwis olejowy to nie tylko wymiana oleju i wymiana filtrów. To jest przejrzenie całego auta, to jest przygotowanie go do dalszej jazdy, to jest umycie tego samochodu i dopieszczenie go właśnie w taki sposób. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejsze oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli się podobał, to oczywiście kliknij subika, daj łapkę w górę i skomentuj, czy wam się dzisiaj to podobało, co wam powiedzieliśmy i czy więcej takich informacji wam sprzedawać, żebyś ty na przykład ty mógł zaoszczędzić pieniądze i robić serwis olejowy w innym warsztacie niż tylko autoryzowany. Nie mówię, że autoryzowane robią źle, absolutnie, ale możesz zaoszczędzić i zrobić to samo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.